Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na trzeci odcinek przygód Barbarzyńcy, ostatniej klasy postaci, jaką ogrywam na moim kanale. Jeszcze nie było na nim Barbarzyńcy. Czekał i na końcu się doczekał. Gramy Barbarzyńcą pod bronie rzucane. Taki build będę rozwijał na normalu i koszmarze. Na piekle jeszcze to nie jest przesądzone, ale prawdopodobnie zagram na podwójne uderzenie, ale jeszcze zobaczymy. W tej chwili mój barbarzyńca o imieniu Sting ma 14 poziom. To są jego statystyki. Rozwijamy mu podwójny rzut. Do tego synergia, podwójne uderzenie. Mistrzostwo w rzucaniu. No i okrzyk. Okrzyki po kolei będziemy rozkazy, prawda, dowodzenia w przyszłości też rozwijać. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o nasze wyposażenie, mamy przedmioty zielone z zestawu Berserkera. Mamy dwa przedmioty z zestawu anioła, czyli amulet oraz pierścień i pozostałe takie podstawowe przedmioty, które wyfarmiłem biegając w tych dwóch pierwszych odcinkach. Gramy oszczepami, w tej chwili ten ma 9 do maksymalnych obrażeń, ten ma do many za zabitego przeciwnika i 2 do maksymalnych obrażeń. Tak to się prezentuje, tak to wygląda w tej chwili. Dzisiaj idziemy ratować Deckarda Cain'a, czyli musimy zacząć od Mrocznej Kniei, bo tam zaznaczyłem ostatni punkt nawigacyjny. Zdobędziemy zwój Nifusa i pójdziemy do Tristram go uratować. Miłego dnia. Jeszcze naprawię sobie na samym początku moje oszczepy. Nie wiem, czy miałem je naprawione, czy nie. Wolałem sprawdzić. I wchodzimy do Mrocznej Kniei. Muszę ją odkryć całą, a na końcu, gdy pozyskamy zwój Nifusa, pójdziemy właśnie do Tristram. A później zobaczymy. Zobaczymy, ile nam to wszystko zajmie. W zależności od tego będę podejmował dalszą grę lub zakończymy sobie gdzieś po ratowaniu Deckarda Cain'a. Zobaczymy, wszystko się okaże za kilkanaście minut. Pierwsi przeciwnicy, tryb Players 8 oczywiście dla zobrazowania. Tu możecie zobaczyć, że poziom trudności został ustawiony na 8. Czyli nasi przeciwnicy mają 8 razy więcej życia, a my pozyskujemy za ich zabijanie 4 razy więcej doświadczenia. Tak to wygląda. Oczywiście tego doświadczenia już tak dużo nie będziemy pozyskiwać w tej chwili, ponieważ mój barbarzyńca jak na ten etap, jak na ten poziom lokacji potworów ma w tej chwili wysoki poziom, więc no nie ma szans, żeby on tutaj jakoś bardzo dużo mi wbił tych poziomów dzisiaj. W tym naszym odcinku, ale na pewno jakiś poziom wbijemy. Szczękowy kaptur, mikstura wzmocnienia. Zbieram przedmioty, żeby znowu zarobić jakąś kasę, za którą pod koniec odcinka zrobimy sobie mały hazard. Z hazardu będę na kilku odcinkach chciał pozyskać sobie jakieś fajne bronie rzucane dla mojego barbarzyńcy. Jak się oczywiście uda. Może coś wyleci nam w trakcie rozgrywki, zobaczymy oczywiście, ale jeżeli nie, będziemy hazardowali do skutku, dopóki będę miał pieniądze, a będę je miał w każdym odcinku za sprzedawane przedmioty. Jeszcze spreparowana głowa, muszę sprawdzić, bo może mieć skille dla nekromanty i wtedy będzie dużo warta. Mamy przeciwników, uzupełniam sobie manę, o którą muszę dbać, która też całkiem szybko mi się kończy. Tu jest szaman, który wskrzesza tych upadłych, tak? Nie, to wycinacze są. Nie upadli, tylko wycinacze. Jest skrzyneczka, sprawdzam oczywiście skrzyneczki. Niskiej jakości, spreparowana głowa, ale to nic nie znaczy. Jeżeli ma skille, ta nie ma, ta ma, to i tak może być sporo warta. W przypadku akurat głowy jakość nie ma takiego znaczenia jak w przypadku broni czy zbroi. Głowa jak ma skille, to jest wtedy istotna, jak ma wartościowe skille dla nekromanty oczywiście, nie barbarzyńcy. Wchodzimy do domku. Jeszcze mikstura wzmocnienia i many.
Wyrzucam strzały. Zobaczymy tą. Ten kostur. Też wartościowy. Zabieram go w takim razie, bo mi się przyda na pewno. I lecimy powoli dalej. Czyścimy tą lokację z potworów. Tu mamy czempionów. O, pikowana zbroja nam wyleciała. Czy ktoś pamięta, jaki to jest zestaw? Pikowana zbroja. Oczywiście nie będę jej zakładał, bo mam już zbroję z zestawu Berserkera. Ale pikowana zbroja też jest fajna, podpowiem wam tylko. Miłego dnia. Bo bardzo szybko można ją założyć. Ponieważ ma wymagany poziom chyba drugi. No więc spróbujcie obstawić, może wam się uda trafić. Nadmiarowe rzeczy sprzedaję. Zaraz sobie uzupełnię jeszcze pociski, jak już jestem w miasteczku. Ale najpierw przerzucimy też kamyszki, żeby było jak najwięcej miejsca pod podnoszenie przedmiotów, którymi będę handlował za karą. Naprawa nie kosztowała mnie wiele. Przerzucam kasę, 17 tysięcy w tej chwili mamy w naszej skrzynce w sumie pieniędzy. A pikowana zbroja to jest chyba zestaw Arktyki, jak mi się dobrze kojarzy. Spójrzmy. Tak jest, zestaw Arktyki, 308% do obrony, dlatego ona jest taka fajna. Jakby ją podnieść na trzeci poziom, gdzie by była wieczornym całunem, prawda? To z takim bonusem do obrony naprawdę fajną obronę by miała. I jeszcze dodatkowo do wszystkich odporności, czyli taka podstawowa, słabiutka zbrojka mogłaby się okazać na piekle nawet całkiem ciekawą opcją, jeżeli oczywiście gralibyśmy jakimś budżetowym, bardzo nawet budżetowym buildem, ale dałoby radę ją założyć i ją używać, prawda, na piekle. Byłaby całkiem przydatna. Resy i duża obrona. Czego chcieć więcej na tanich buildach. Tylko oczywiście trzeba mieć runy do tego, żeby ją mapować, prawda? To też jest istotne. Teraz dzięki apowaniu właśnie zielonych przedmiotów, które apuje się na wyższy poziom takimi samymi formułami, jak robiliśmy to z przedmiotami unikalnymi, to możemy naprawdę podstawowymi przedmiotami przejść nawet piekło, jak się uprzemy. Kultowa muzyczka w pierwszym akcie, bardzo piękne te motywy muzyczne, częściowo nawiązujące do Diablo 1, prawda? Ale klimatyczne są naprawdę. Zawsze tak się zastanawiam, w którym akcie ogólnie muzyka jest najlepsza i nie wiem, czy według mnie właśnie pierwszy akt nie jest najlepszy. W poszczególnych aktach są takie utwory, które są być może pojedyncze oczywiście lepsze, ale tak całościowo patrzeć pod kątem wszystkich utworów, to chyba mi się wydaje, przynajmniej według mojej opinii, ten pierwszy akt jest najfajniejszy. Każdy może mieć własną opinię na ten temat oczywiście. Uzupełniam manę i lecimy, szukamy drzewa i nifusa. Gdzieś tu na pewno za chwilę, o już jest, mamy miśki. No to dajemy w nich. Jeszcze grupa specjalna, nie? Nie. A nie, to gałęzioręki, myślałem, że tam była ta jedna przeciwniczka specjalna. Jeszcze sugus od gałęziorękiego. Kurczę, nie mam. Muszę zrobić trochę miejsca, duży topór zabierzemy chociaż na sprzedaż. Tą zbroję też zabiorę. Nie mam zwojów identyfikacji, muszę kupić. Zbroję wrzucimy sobie do skrzynki. Kurczę, w sumie to ja nie wiem, czy tej zbroi nie dać. Oczywiście, dam mojej Kyle, mojemu najemnikowi, mojej łotrzycy. Dzięki temu ma lepsze resy, aczkolwiek w tym akcie pierwszym normalu to nie ma jakiegoś znaczenia. Kupiłem sobie teraz zwoje identyfikacji i sprzedajemy. Jeszcze sprawdzamy. Odporność na trucizny może być. 4 do minimalnych obrażeń. Sprzedaję nadmiarowe.
rzeczy, prawda? I już się wracamy do mrocznej kniei. Myśliwski łuk podniosę, mikstury many też, zwój identyfikacji też, zwój inifusa. I jeszcze dokończymy robić tą lokację, odkrywać ją całą, żeby już później się na nią nie wracać po uratowaniu Deckarda Cain'a. I dopiero pójdziemy do Akary, żeby nam odczytała runy na tym zwoju, tak? Kolejność ułożenia dotykania kamieni na kamiennym polu, aby otworzyć portal prowadzący właśnie do Tristram, w którym uwięziony został Deckard Cain, nasz niby przyjaciel. Zabijanie przeciwników nie sprawia większego problemu barbarzyńcy, który jest bardzo silny, więc ta gra na Players 8 jakoś nie różni się specjalnie od ogrywania serii innymi postaciami w trybie Players 1. Jeszcze różdżka wypadła dobrej jakości, to nieważne też, że jest dobrej jakości, ważne czy ma skille dla nekromanty. Ma skille, więc będzie warta parę dobrych tysięcy według mnie. Będzie kasa na hazardowanie jakichś broni rzucanych. Mniejsza mikstura many. Też ją zabieram. Te mikstury many ogólnie będę na razie zbierał w większości, które będą wypadały. No bo tak jak widzicie, szybkie zabijanie to szybkie zużywanie many. Regeneracji nie ma za bardzo, więc trzeba nosić sporo mikstur na początkowej fazie. Tym bardziej, że w pasku mam tylko dwa rządki. Jak się dorobimy lepszego paska, czyli jak włożę więcej siły i wymienię sobie pasek na Sigona, który będzie miał 4 rządki, to też tych mikstur zawsze będę miał więcej i będę mógł troszeczkę mniej podnosić. Dobra, chyba jako tako ten poziom odkryliśmy. W takim razie wracamy się do Akary, do obozowiska Łotrzyc. Niech odczyta ten nasz zwój Inifusa i lecimy ratować Deckarda. Świetnie. Kamienne pole. Tylko teraz musimy namierzyć na kamiennym polu. Już nie pamiętam, gdzie było. Gdzie był ten krąg kamieni, prawda? Miejsce z Rakaniszu. Jest kapliczka doświadczenia. Fajnie. Kurczę, kończą mi się rzucane pociski. Szkoda, że zapomniałem przy okazji wizyty je sobie zregenerować. Będę musiał się wrócić znowu, ponieważ gdy mi się skończą, to mi ta broń przypadnie. Różdżkę jeszcze weźmiemy. Niech będzie, tą różdżkę podniosę. Powiedzmy, zamiast tego talizmanu, który zabierzemy na powrocie. I pójdziemy sobie naprawić nasze oszczepy. Za niewielką kasę oczywiście. Ale to nieistotne. Sprzedajemy te różdżki. Fajną kasę zarobiliśmy za obie. Jeszcze łuk. Jeszcze sprawdzę, jaki łuk ma moja... Aha, moja najemniczka ma łuk z 3 dziurami i z kamyszkami, więc nie... Nie popełniłem błędu, że tamten żółty łuk sprzedałem, bo tak się już zacząłem zastanawiać, czy czasem nie sprzedałem lepszego łuku, który mógłbym jej dać, ale nie, nie. Ten łuk, który ma, ona jest dobry. Tamten nie miał jakichś super
właściwości, więc jest ok. Różdżka znowu zabieram. I amulet też. Takie rzeczy jak różdżki, amulety są mile widziane. Różdżka ze skillami. Orla kula też zabieram. Naprawdę nie pamiętam, gdzie było to miejsce z kamiennym kręgiem, ponieważ miałem sporą przerwę od ostatniego odcinka Barbarzyńcom. Skupiłem się na nagrywaniu innych serii, bo tak na zmianę nagrywam serię, żeby cały czas nie nagrywać jednej serii, bo to mnie za bardzo nuży. To sobie nagrywam 1, 2, czasem 3 odcinki danej serii i przeskakuję nagrywać inną serię, tak z reguły. To robię, żeby mieć odmianę też i cały czas nie nagrywać jednego bohatera, prawda? Jestem przeciążony. Powoli wbijamy ten level, ale jeszcze brakuje, jeszcze nam brakuje. Jestem przeciążony. Tamtą orlą kulę wywalam, tą też, bo niestety nie ma skilli, więc będzie warta bardzo niewielkie pieniążki. Podnoszę pieniądze. Coraz większe te kubeczki złota, ale jeszcze cały czas niewielkie. Ale trzeba podnosić cały czas. Ziarnko do ziarka, a zbierze się miarka, jak mówi przysłowie. Dobra, czy tu może... Gdzieś był ten krąg kamieni. Krótki kostur wyleciał, to już warto zobaczyć. Czasem może coś fajnego być w nim. Niestety nie. Zobaczmy w tym miejscu. No nie, nie ma tam kręgu kamieni. Wyleciała za to biała spreparowana głowa. Więc muszę wykończyć już tych przeciwników. O, tu jeszcze pierścień. Wykończymy już to zgrupowanie przeciwników. Zbierzemy tą kasę. Jeszcze berło nam wyleciało. Dobra, trochę za dużo tych potek nabrałem może. Wywalę je częściowo. Zrobię miejsce jeszcze na to niskiej jakości berło. Jest do umiejętności poświęcenie. Jeszcze tu mamy orlą kulę szarą kolejną. To też wywalę jakieś potki. Zobaczmy. Coś jest. Do skilla pójdziemy to posprzedawać wszystko u Akary. Trochę kasiorki znowu wpadnie. 2100. 650 to identyfikuje. 1135 to nie było do identyfikacji, to nie. Jeszcze ten amulet i to berło. No, jakichś szałowych pieniędzy nie zarobiłem, ale zawsze parę groszy wpadło. Jeszcze kamyszki te małe odłożę przy okazji do mojej skrytki. Ile nam wpadło kasy? 16 tysięcy. Już 34. Zbieramy na hazard pod koniec odcinka. Cały czas kasiorę. Zobaczymy, co dzisiaj uda się wyhazardować tą spreparowaną głowę. Są umiejętności dla nekromanty, więc głowa będzie wartościowa. Dobra, już idę gdzieś tam szukać tego kręgu kamieni. Szkoda, że ten krąg kamieni właśnie, jak raz się go odkryje na mapce, nie jest później widoczny. Zawsze trzeba go po czasie szukać. Gdzieś tu powinien być. O, jest krąg kamieni w tym miejscu. Dobra, w takim razie Rakaniszu i jego obstawa
zaraz zostaną załatwieni. Coś tam nam wyleciało ciekawego. Tu jeszcze chyba jakaś dodatkowa grupa specjalna, tak jest. Wbiłem kolejny poziom na tej grupie. Dobra. Tu jeszcze mamy Sugusa od Rakaniszu. Zbieramy teraz to, co wyleciało. Preparowana głowa. Nie uniosę już nic więcej. Lekka mikstura. Jeszcze jedna spreparowana głowa. Muszę ją zobaczyć. Ta ma co nieco tam dla nekromanty. O, zaraz tą spreparowaną głowę wezmę. Jak tylko odpalę ten krąg. Jestem kamieni. Przeciążony. Gdzie zaczynamy? Tu, tu. Tu, tu i tu. I teraz tą spreparowaną głowę mogę zabrać. Zobaczyć, co w niej się wylosowało. No są skille dla nekromanty, więc bierzemy ją. Miksturę wzmocnienia jeszcze zabiorę. Zadanko się zaktualizowało, jeszcze rozdam atrybuty w siłę. No i tu dajemy w broń rzucane. Wzrastają z każdym poziomem obrażenia, prawda? I teraz atakujemy. Grupa specjalna na początek. Dekarda tam pod koniec uratujemy. Niech sobie chwilę jeszcze posiedzi w tej klatce. Na razie zajmiemy się pozostałymi przeciwnikami. Idzie Griswold. Też go atakujemy. Jeszcze grupa specjalna. To jest fajna lokacja, żeby na początku sobie expić. Bo tu mamy parę grupek specjalnych często, więc można naprawdę zdobyć solidnie tego doświadczenia. Teraz walczę z Griswoldem, uzupełniam sobie manę i zaraz padnie. Mamy jeszcze szamanów. Nie uniosę już nic więcej. No dobra, trzeba iść sprzedać sprzęty, bo coś tam wyleciało. Więc warto sprawdzić, czy mamy do czynienia z wartościowymi przedmiotami. Przedajemy głowy bez szału cenowego. Złoto od potworów. Trochę za dużo tych flaszek many, więc przedałem część. Wylatują nam dosyć sporo obficie. Mogę się pozbywać części. Ręczny toporek, wilcza głowa. Mikstura many lekka. Zobaczymy zaraz tą wilczą głowę, czy ma skille dla druida. Już nie pamiętam, jak wartościowe były te wilcze głowy. Czy one są warte coś tam konkretniejszych pieniążków, czy nie? Znowu mi się kończą pociski z moich oszczepów. Na razie te oszczepy podstawowe mają niewiele tych strzał, tych pocisków, prawda? Więc szybko się kończą. Nogę Wirta pozyskałem, ale zaraz ją wywalę, teraz mi jej nie potrzeba. Noga zawsze jest potrzebna, jak chcemy robić krowi poziom, prawda? No coś jest tu do nekromanty, więc spróbujemy to sprzedać. Kończą mi się strzały, muszę się wrócić, bo zaraz mi skończy się jeden oszczep, jak się nie wrócę. Charcy nam naprawi, przy okazji jej sprzedamy tą głowę. 1400, no może być. Już nie idę na odnowienie many do Akary. Użyłem potki. Czempionów mamy, trzech. Krótki miecz wyleciał, skórzanej zbroi nie biorę. Za słaba według mnie. No już tam Kane woła pomocy. Zaraz go uratujemy. Ale jeszcze na początek pozbieram kasę i sprawdzę, czy nie ma tu gdzieś przeciwników do wykończenia. Dobra, jest. Wychodź, Kane, tym razem ci damy szansę. Dziękuję ci wielce za przyjście mi z pomocą.
No, dziękuję ci wielce. Ty dziadu stary. Co ty byś bez nas zrobił, co? Kto by cię uratował? Zgniłbyś w tej klatce. Krótki łuk dobrej jakości. Czary mógłby mieć 3 dziury, ale że jest to krótki łuk, to nie będę się nim interesował. Dla mojej łotrzycy, prawda? No dobra, czyli Kane uratowany, kasa leży, jeszcze pójdziemy. Myślę zaznaczyć punkt nawigacyjny na czarnych moczarach, bo trochę za szybko by było kończyć w tym miejscu odcinek. Trochę jeszcze myślę, że można pograć. To berło dobrej jakości wyleciało tam. Trzeba jeszcze trochę kasy zarobić, żeby na końcu więcej pohazardować sobie, tak? Idziemy. Mroczna Knieja i teraz w stronę Czarnych Moczar poszukamy punktu nawigacyjnego. I przy okazji wieżę namierzymy. Barbarzyńcy się ta mana bardzo wolno odnawia, zauważcie. Oczywiście z każdym poziomem to odnawianie many rośnie, ale i tak barbarzyńca jest taką klasą, która ma mało many i która się odnawia bardzo wolno. Na razie idziemy przy jednej z krawędzi tej mapki, tej lokacji. Grupy standardowe, kasa wylatuje, szamani. Mój barbarzyńca, zobaczcie, mało co dostaje obrażeń, tam przeciwnicy raczej go specjalnie nie trafiają. Ta obrona jest wysoka dzięki temu, że mamy 2 elementy zestawu berserkera i tam jest bonus do obrony, prawda? Zależny od poziomu postaci. To powoduje, że nie mamy problemów z tą obroną i przez jakiś czas nie będziemy mieli problemu. Tu jeszcze specjalny szaman jest, zaklęte błyskawice miał. Nadkruszony szmaragd też zabieram. Skrzynię oczywiście. Sprawdzam zawartość skrzyń. Jakby mogło być inaczej, prawda? Kapliczka odporności na ogień, której specjalnie nie potrzebuję, ale że innej w pobliżu nie ma, to sobie ją odbieram, żeby mi potwory jej nie odebrały czasem, bo będą odporne na ogień. I po co im to? Punkt nawigacyjny tam już zaznaczyłem, ale mogę jeszcze pobiegać po tym poziomie, żeby właśnie tą wieżę sobie namierzyć. Będzie szybciej w następnym odcinku. A przy okazji odkrywam ten poziom, prawda? Więc jakiś bonus, jakaś korzyść z tego jest. Będzie odkryte więcej mapki, a może nawet całą odkryjemy. O, żółty klejnot nam poleciał, proszę państwa. Ale jazda, żółty klejnot to na tym etapie. Oczywiście jest słaby, ale to zawsze na tym etapie zaskoczenie. 7% do obrażeń, do skuteczności ataku, złoto od potworów. No jakby było w co włożyć, to by można było go wykorzystać tak jednorazowo na tym etapie, prawda? Swojej identyfikacji, tu jeszcze kapliczka zbroi, która też mi specjalnie nie jest potrzebna, bo widzieliście, że potwory we mnie jakoś nie trafiają fizycznymi uderzeniami. Jak stoję, to ta obrona jest wysoka, więc szansa na trafienie potworów mojej postaci jest niewielka jeszcze w tej chwili.
Jeszcze wbijemy jeden poziom, myślę. Zanim zakończę ten odcinek. Bo już wiele do tego poziomu nie zostało. Więc jest... Jestem przeciążony. Oczywiście. Jestem przeciążony. Okazja, żeby wbić ten poziom, dlatego zaraz sobie go wbiję. Tu jeszcze Deckarda posłuchamy. Dobra, tak. Niech nam zidentyfikuje wszystko przy okazji, co mam w plecaczku. Idziemy do Charcy. Miłego dnia. Zaberło 5000, pięknie. 8 zł od potworów, trzymam. Sprzedaję ten klejnot. Do obrażeń sprzedaję. Złoto od potworów sprzedaję. Odporność na trucizny sprzedaję. I nadmiarowe poty sprzedaję. Naprawa 21 tysięcy kolejne. Pozyskaliśmy kasy. Czyli już mamy ponad 55 tysięcy. 56 jest. Fajnie, fajnie. Co tu jeszcze mogę podnieść? Wertyż dobrej jakości, to nie. Jeszcze, o, mamy wieżę. Szybko udało się nam ją namierzyć po wyjściu z portalu. Więc zaraz trzeba będzie się wrócić, ale jeszcze myślę, że kawałek pobiegam sobie. Jestem przeciążony. Kasę cały czas zbieram. I mikstury many też cały czas zbieram. Dobra, tu już nic nie mamy. Jeszcze ptaszki. Dobijemy ten poziom oczywiście, prawda? I wtedy się wrócę. To przy okazji już będę mógł zmienić pasek, bo dam sobie w siłę. Już będę mógł unieść pasek Sigona. I tak jak mówię, zielonymi przedmiotami będziemy grali na całym normalu. Tak sobie postanowiłem. Będą to różne przedmioty, być może jeszcze sobie przyniosę później jakieś inne, jak okaże się, że coś tam ciekawego będę mógł założyć i mi się przypomni. Na razie te, które naszykowałem, powoli będę zakładał na siebie. Noże do rzucania też są na początku w miarę wartościowe. Nie będę zwykłych noży brał jako broń dla siebie do rzucania, chociaż mógłbym, ale by miały słabsze obrażenia oczywiście od tych moich oszczepów, więc noży nie podnoszę białych. Chyba żeby się trafił jakiś taki fajny niebieski albo żółty, no to tak. Ale na sprzedaż mogę sobie zatrzymać. Jeszcze 10% do uzupełnienia poziomu mi zostało, więc jeszcze jakieś parę grupek muszę załatwić przeciwników. Tu mamy szamanów, muszę ich wykończyć, żeby mi nie wskrzeszali. I teraz załatwiamy wycinaczy. Mana uzupełniona, idziemy dalej. Zasiory, krwawe jastrzębie, tak? Mikstura wzmocnienia. Naprawdę wolno mi ten poziom, widzę, przybywa. Gdzie tu go dobić, kurczę? Grupa specjalna by się przydała, ale nie widać żadnej. Czyżbym musiał wchodzić do wieży, żeby sobie dobić poziom, ale już dzisiaj i tak bym nie zrobił całej wieży. O, pierścień i sztylet zabieram. I lekko miksturę many. Jeszcze grupka. Słabe uszy oczywiście, ale zawsze coś. Jestem przeciążony. Barbarzyńca już się przeciążył.
No, dawajcie, dawajcie, przeciwnicy. Gdzie wy jesteście? Szukam was. Tu jeszcze jest podziemna lokacja, zapomniałem o tym. Teraz widzę rozwidlającą się drogę. I tak mi się skojarzyło, że tu mamy wejście do jamy. Więc akurat na tej jamie sobie uzupełnię poziom. Elegancko. Nie uniosę już nic więcej. Jest grupa specjalna i od razu poziom pójdzie do góry. O, teraz mnie ostro spowolnili. Wolniutko teraz uderzam, bo jestem mocno powolniony przez zimno, prawda? Od tej grupy specjalnej. Już się udało oswobodzić tego zimna, przestało działać. Dajemy znowu kolejny punkcik. Te bronie rzucane, wrzut broń mi. Broń mi czy broniami? Nie wiem, która forma jest poprawniejsza. Chyba broniami w sumie. Rzut dwoma broniami. Amulecik do zabrania. Wilcza głowa też by się przydało ją zabrać. Tylko brakuje miejsca, więc idziemy się sprzedać. Jeszcze na chwilę. Od Akary dostaliśmy nagrodę za uratowanie Kane'a przy okazji. Co to za pierścień? Pierścień 1 do energii. Jaki potężny pierścień nam sprezentowała Akara za uratowanie Deckarda Kane'a. No i teraz jeszcze odbieramy zadanie numer 5, Malleus Horadrimów przy okazji, naprawiając sobie broń u Charsi. No i zrobimy już tą podziemną lokację do końca. Jak już weszliśmy, trzeba ją porobić, prawda? Tarży nie podnoszę, nie będzie dużo warta. O, jest grupa specjalna, fajnie. Bijemy trochę poziomu na niej. A udało się ją fajnie szybko porobić. Jeszcze amulet. Czyli kolejna kasa nam wpadła. Ta jama ma też dwa poziomy, ale ten drugi to jest niewielki poziom. Tak mi się chyba kojarzy dobrze, mam nadzieję. Tutaj jest tylko taki mały poziom, ten drugi. Tak jak w większości tych podziemnych lokacji w pierwszym akcie, że pierwszy poziom obszerny, ale drugi taki niewielki z dwoma lub trzema na przykład paczkami specjalnych elitarnych potworów. Ale pierwszy poziom wcale taki tyci nie jest. Już widzę. Tu jeszcze kolejne korytarze przed nami się rozwidlają. Zobaczcie, jeszcze trochę jest tego poziomu. Uzupełniłem teraz manę ze studzienki.
mikstura wytrzymałości akurat sobie zregeneruje wytrzymałość, bo już miałem problemy. Musiałem się zatrzymywać co chwilę, gdyż cały pasek wytrzymałości miałem wyczerpany i nie mogłem biegać za bardzo. Dobra, już wiem, że w tym fragmencie nie ma przejścia na niższy poziom, na poziom drugi jamy. Czyli pójdziemy w ten fragment. Krzyszak dobrej jakości to mnie raczej nie interesuje. Tekstura duszącego gazu w sumie mogę zabrać nawet. Braku laku na razie. Kasę podnoszę, zabijamy wszystkich uczestników tego zgromadzenia i lecimy dalej. Chyba już ostatnie miejsce do badania zostało, myślę. Ostatni fragment, w którym powinno być przejście na niższy poziom. O, spreparowana głowa jeszcze poleciała. Ciekawe, czy coś ma. Nie ma nic dla nekromanty, to wyrzucam. Mikstura wytrzymałości, mniejszy talizman, jeszcze sporo potworów przed nami. Tą miksturę wytrzymałości w sumie sobie zabrałem, może mi się przydać jeszcze. Jeszcze na tym etapie tej wytrzymałości aż tak dużo barbarzyńca nie ma, więc potrafi ją wyczerpać, biegając intensywnie. Nie uniosę już nic więcej. Lekka mikstura many, znowu zabieram kolejne mikstury many i kolejne. Dużo zabitych potworów, ale zobaczcie, ten pasek słabiutko idzie do przodu. Tu chyba będzie zejście na niższy poziom, ale kurczę, naprawdę spory ten poziom. Ja myślałem, że na normalu. Chociaż wiele razy tu wchodzę i gram, ale myślałem, że na normalu on jest mniejszy, jakoś tak mi się kojarzyło. Krótki kostur trzeba zabrać. Jest wejście na drugi poziom, czyli mamy końcóweczkę już. Specjalny przeciwnik. Jestem przeciążony. Jest skrzynka specjalna złota. Kasę pozbieram. Jestem przeciążony, ale najpierw zajmę się zabijaniem przeciwników. Później zobaczymy, co tu powylatywało. No dobra, wszystkich zabiliśmy. Tak się wydaje przynajmniej. Więc teraz możemy zobaczyć, co nam tu powylatywało. Nadkruszony ametyst, klejnoty, spreparowane głowy. No coś tam wyleciało, kurczę. Jeszcze zrobimy sprzedaż. Witam. Już mi się też kończą powoli oszczepy. Dobry wieczór. O, jaka ładna laseczka. Obrażenia od błyskawic mogą zostać na razie. Idziemy naprawić sobie bronie rzucane. Jeszcze do Charsi po raz ostatni dzisiaj. Pozdrawiam cię. Aż 2 złote wydaliśmy za naprawę. Preparowaną głowę też zabiorę, może czasem jeszcze tą ciężką skórzaną zbroję w sumie też, bo i tak wychodzę zaraz, to je sprzedam. Kapliczkę umiejętności wziąłem, ale i tak jej nie wykorzystam, ponieważ nie ma tu już wrogów, więc nic mi to nie da. Dobra, wychodzimy w takim razie, sprzedamy i idziemy
pohazardować coś dla barbarzyńcy, jeżeli chodzi o bronię. Zobaczymy, co tym razem Khit będzie dla nas miał. Głowy posprzedawałem. Dobra, i teraz hazard. Szukamy. O, te noże mogą być ciekawe. 6-11 obrażenia. Tu mamy no troszkę większe, ale może akurat jakiś fajny nóż się wylosuje, wiecie. Z dodatkowymi procentami do obrażeń, czy punktowymi. Odnawia zasoby, się wylosował do maksymalnych obrażeń. Co ja mam na switchu? Takie noże. To je wymienię. Tu 25% do obrażeń. 60, 9, 13. Ogólnie te noże bym wolał sobie trzymać zamiast tamtych. To słabo na razie. 12, 14. Dobra, trochę noże polosowaliśmy. Może znowu oszczepy spróbuję. Jeszcze toporki też bywają. Odnawia zasoby. Jest coś ciekawszego. Bardzo duża szybkość ataku do obrażeń. Obrażenia od trucizny jeszcze jakieś. 8,21 ogólnie. No to bierzemy zamiast tego. Słaby. ...7,17, 6,23. Ten jest lepszy cały czas. Zaraz mi się skończy kasa. Więc nic fajnego. Tym razem się nie udało. Tu wykradanie zdrowia, ale na tym etapie to nie potrzebuję. No dobra, czyli jeden oszczep wylosowaliśmy i dwa nowe noże. Tymi nożami zobaczmy. Tu mam 34,85 chyba i 22,85, tak? Jak dobrze widzę. Tu jakbym brał bronie rzucane. To jakie obrażenia? 31,53, 41,56. No słabsze obrażenia, ale chyba te bronie rzucane są szybsze. Jeszcze wyjdę na chwilę sprawdzić ich szybkość. Na zimną równinę, bo na kamiennym polu pewnie nie będzie przeciwników za bardzo. Jestem ciekawy szybkości rzucania tymi nożami. Wydaje mi się, no... Chyba są szybsze jeszcze od tych moich oszczepów, co? I mamy dużo większą ich ilość do rzucania. Więc trzeba będzie w przyszłości szukać i hazardować tych noży. Zobaczcie, jak fajnie. Oszczep niebieski jeszcze przy okazji. Dobra, ale... To już na kolejny odcinek będzie zabawa. Znowu już chciałem iść odebrać kapliczkę. Chociaż kończę rozgrywkę. Jeszcze do Kejna zidentyfikuję. Ten oszczep. Słaby oszczep. Dobra, w takim razie w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, komentarze czy suby i się widzimy przy okazji kolejnych odcinków tej serii Barbarzyńcom, a także przy okazji wszelkich innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.